Witajcie, Hołk. Słuchajcie, przychodzę do Was. Tu mam laptopa i zerkam. Przychodzę do Was dzisiaj znowu z maseczką. Maseczka z łóżeczka. Jesteśmy w łóżeczku, a to są maseczki. Tak, tutaj mam maseczki i powiem Wam, że dzisiaj zrobię to troszkę inaczej. Aczkolwiek sposób nagrania i zrobienia tego filmiku będzie podobny. Przepraszam, ale mnie swędzi. Na miłość chyba. Trochę poprawię. O, od razu lepiej. Dobra, słuchajcie, i tutaj mam takie... O. Mam jeszcze tyle tego, ale to nie tylko są maseczki. Też są maseczki do włosów, maski do włosów, może tak. Lifting, wygładzenie, podrażniona cera. To nie. Czaję się na tą maseczkę już dosyć długo. Jakbyście byli ciekawi, możecie napisać, którą mam zrobić, ja może tak pokażę. Oczyszczająca maska węglowa, detoksuje, odświeża, odmładza, aktywny węgiel, czerwone winogrona. Wiecie co, to mnie ciekawi, żeby to dzisiaj zrobić, z tego względu, że od ćwiczeń, od potu mam bardzo dużo wyprysków ostatnio i... Mikrodermobrazja, zabieg domowy przeciw zmarszczkom. Masować. Muszę sobie to zrobić któregoś razu, bo jeszcze nie robiłam. I tu jest tak, ujędrniająca maseczka, maseczka nawilżająca. Może tą ujędrniającą, bo nawilżającą póki co nie potrzebuję, aczkolwiek od basenu też może by to... przeciwzmarszczkowa, ujędrniająca. Ziaja była ostatnio, co prawda, ale tu jest enzymatyczna maseczka. Błyskawicznie nawilża, wygładza, kojąco na podrażnienie. O! Żelowa postać zapewnia delikatne uczucie chłodu. Dzisiaj mamy upał, dlatego mam szeroko okno otwarte. Z glinką różową skóra wrażliwa. Ja wiem, że Monia ostatnio mówiła, żeby zrobić tą ziaję glinkę, ale przepraszam Cię kochana, zieja była ostatnio, więc patrzę też jeszcze, mam beauty mask od Perfekty, wygładzająca, cera normalna. Zobaczymy. Kojąca z glinką różową. Może na następny raz. Hydrożelowe płatki pod oczy. Wiecie co? Ja sobie zrobię tak. Zwęża pory, detoksuje, odświeża bielęda. Tu jeszcze nie otworzyłam tych maseczek pod oczy. Ale ja chyba już je robiłam całe opakowanie. Tu jest jeszcze maseczka na twarz, szyję, na noc. Aktywnie wygładzająca, łagodząca podrażnienia. Maseczka... Zobaczmy, jak ją zrobię. Masteczka jest. Nanieś równomiernie na oczyszczoną. Pozostawi 10. Delikatnie wklepać lub spłukać. No i tak, i tyle tych rzeczy jest, że. Wiecie co, nie wiem. Perfekta, mineralny peeling enzymatyczny. Masteczka nawilżająca tutaj. Jeszcze, tu mam jeszcze te maskę nawilżająca z glinką. Tu mam jeszcze też maskę w płachcie, ale też była ostatnio przedtem robiona z Sephory. Również mam jeszcze jedną z Sephory. Tu mam jeszcze takie, no dużo mam tego, naprawdę, patrzcie. Jeszcze Express rozświetlająca maska. Jeszcze maska z cienia, jedną zużyłam, jeszcze jedne mi zostały, ale inne, zobaczcie, do włosów mam dużo tych preparatów też, ale o, właśnie, jeszcze mam tą maskę, maska lifting twarzy, tonizująca, a jeszcze nie otwierałam ją, Ewuniu. Robiłam na pewno tą maskę babuszki Agafi. I ona mnie podrażniła, wiecie co? Zobaczę, przeczytam co tam jest.
No, pod oczy nałożę sobie jakieś płatki i będziemy jechać z koksem. Tak, właśnie tak zrobimy. Tak zrobię, tak uczynię. Teraz tak, to chowam. A nałożę sobie płateczki i teraz tylko się zastanowię, czy te. Wygładzenie, nawilżenie, rozjaśnienie skóry wokół oczu. Akurat na około 30 minut. To muszę coś, co się z chusteczką ściera będzie i sposób. Na oczyszczoną okolicę oczu po 10 zmywamy ciepłą wodą. To ciepłą wodą albo wacikiem. 10 minut. Dobra, zrobimy tak. Ja zrobię to, już 5 minut gadam, matko boska. Nałożę sobie dzisiaj Marion Spa. Tak. Tak sobie to zrobię. Pół godziny. O. Takie dwa w jednym zrobimy dzisiaj. Centralnie takie dwa w jednym. A co sobie będę żałowała? Ale fajnie. A śmieszne jest ściągnięcie. Bardzo lubię tego typu. Naprawdę fajne. O, jak miło. Ja wam się tu nie będę pokazywała, bo to... No dobra. Postaram się. O, jak fajnie. O, jak fajnie. O, jak miło. O, jak sympatycznie. Tylko tu mi trochę za blisko. Tutaj. Czy ono mi się jeszcze raz przykleje? O, przyklej. Dobra. Słuchajcie. No i co? No i... Coś jakoś to zrobię. Najwyżej wcześniej ściągnę. Ale przyjemnie. O Boże, jak mi teraz jest dobrze. Dobra, otwieram. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Żarty żartami. Dobra. Pachnie delikatnie mydłem, nie mydłem, kremem jakimś. Wiecie co, ja tak jak... O, wezmę sobie tak. Pierdzielne. Bardzo fajny kremowa konsystencja. Pamiętam, że tamta maseczka mnie podrażniła i tak używam ją. Powiem wam, że nakładam i szybko ścieram tamtą. O, tu widzicie, o. Okolice oczu omijam. Fajnie pachnie. Naprawdę takim fajnym, mlecznym kosmetykiem. Takim ładnym mydełkiem, kremikiem. Wszystko naraz mi to mówi. To będzie chyba najdłuższa maseczka. Dobra. Będzie chyba najdłuższa maseczka. Taka wydajna. Nie będę dużo smarowała, bo wiecie, po co. Zobaczcie, ona mi wszystko już wpiła praktycznie. Tu, o, szyję, bo to... Jeszcze trochę sobie... Tak. To, co mam na rękach, to sobie wcieram w łapki. I co? Już wam mówię, wyjaśniam, objaśniam przez parę sekund. Posiedzę. Nie będę całe 10 minut z wami tutaj dyskutować, ale wziąłem sobie jeszcze trochę. To sobie będę żałowała, nie? Ja mam całą taką wielką tą...
nałożyłam sobie na dłonie. Bardzo fajny efekt maska daje, taki orzeźwienia. Na rękach już tak ładnie nie pachnie, ale wiecie co? Usta mnie zaczęło szczypać. No, zaczyna mnie znowu szczypać, nie? Kurczę. Mam tu chusteczkę ręką wycieram. Ale tylko usta mnie szczypią. Może gdzieś coś mam na ustach. Dobra. Patrzcie, dłonie. Wszystko mi wchłonęło. Wszyściutko. Twarz mnie jeszcze nie szczypie póki co. On się odbija. A tu gdzie mnie szczypie, to jeszcze przeczytam tylko, co tutaj producent nam obiecuje i później zobaczymy. Dobra, maska do twarzy z widocznym efektem liftingu tonizuje skórę i wyrównuje kolory twarzy. Naturalne składniki wchodzące w skład maski nawilżają skórę, podnoszą jej sprężystość i elastyczność. Wątpię, żeby coś było widać po pierwszym stosowaniu. Oprócz tego, że usta mnie pieką, to nieźle. Coś z tymi ustami się dzieje. Przyjdę do Was niedługo, za parę minutek, jak zmyję już maseczkę i powiem Wam może, co o niej myślę. Albo nie, 12 minut, posiedzę jeszcze 3 minutki i ją ściągnę. O, tak sobie wygodniej usiadam, bo... No, słuchajcie, chciałam Wam przypomnieć, drodzy widzowie, nowi, starzy, którzy przyszli tak o, po prostu niechcący na kanał. Chcę Wam powiedzieć, że właśnie takie testy udowadniają to, że każdy człowiek ma inny rodzaj cery. Każdy człowiek potrzebuje czego innego i nawet jeżeli 1000 osób będzie sprawdzało tę maseczkę, to jakaś jedna może się zdarzyć, taka jak ja, której maseczka w jakimś sposobie nie pasuje. Powiem Wam, że prócz tego, że usta mi liftinguje, to nie szczypie mnie tak jak tamta, bo tamta mnie szczypała tak... W sumie też mnie szczypie. Nie wiem. Nie wiem, co jest halo, ale... Nie wiem, czy Wy to widzicie, ja się przesunę. Widzicie, jak robi mi się czerwone? Wiecie co, ja ją zetrę, bo... No niestety, kolejna maseczka dam mojej córce. Ona ma młodą twarz. Może coś zadziała dla niej, bo... No bo szkoda, żeby się zmarnowała. No dla mnie nie działa. Dla mnie nie działa. W sensie szczypie. A ja nie za bardzo lubię, kiedy... No nie potem nakładamy maski, żeby maska nam drażniła twarz. Tylko nakładamy po to, żeby być... piękniejszym. Nie, no żeby się sprawdziło, żeby chociaż jedna rzecz z tego, co producent nam obiecuje, się sprawdziło, tak? Najśmieszniejsze jest to, że ta maska naprawdę wygładza mi cerę i jest fajna. Tylko, no mówię, to ona... O, widzicie? Jak jest podrażnione? Czuję tu pieczenie takie, to nie jest takie pieczenie, nie wiem, że mnie boli. Wiecie, jakie to jest pieczenie? Stopień pieczenia jest taki, jakbym się wysmarowała chłodzącym
jakimś preparatem i on właśnie zaczyna działać. To jest właśnie taki ale wiecie co, o, ale buzia jest fajna, delikatna. Słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli ta maska mi nie podrażni bardziej twarzy i to zmyte, co już zostało, nie zrobi mi krzywdy, że wysuszy, czy nie wyskoczą mi jakieś plamy do jutra, bo dziś już nie użyję żadnego nowego kosmetyku, żeby wiedzieć, że to akurat ten, to takie 5-minutówki będę sobie robiła, bo 10 minut, tak jak tam jest napisane, jest za mocne dla mnie. Naprawdę jest za mocne, piecze mnie. Ale naprawdę buzia jest miła w dotyku i taka elastyczna. No, ta maska mi się podoba i to jest tonizująco, nie, lifting do twarzy, tonizująca. O, no tak powiem wam, że fajna, naprawdę. Bo tak to nie wiedziałam, że coś szał, czemu jest taki szał. No oprócz tego, że mnie trochę piecze. Ale już mam taką cerę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Czy chodziło tutaj o to, żeby się dowiedzieć, jaka ta maska jest? Maska jest bardzo fajna. Jedynie co to podrażnia moją twarz, ale tak delikatnie. Na pewno ją użyję z miłą chęcią. Buzia po niej jest delikatna, ładnie pachnie, fajnie nawilża. Robi się twarz elastyczna, ściągnięta i przyjemna w dotyku. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tym samym momencie, co ja, właśnie wykonałyście swoją własną maseczkę na twarz i spędziłyście miłą chwilę ze mną. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Jeszcze raz przypomnę, o, odbija się, że to była ta maseczka.